Rada Miejska w Suwałkach zaakceptowała 10% wzrost podatków od nieruchomości oraz środków transportowych. Podwyżka wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku. Decyzja radnych nie była jednogłośna, jednak argumentacja dla tej podwyżki spotkała się z akceptacją większości. Jeżeli chodzi o finanse miasta, ten rok jest kolejnym rokiem bardzo trudnym. Jeżeli chodzi o finanse miasta, czeka nas podwyżka kwoty minimalnej, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w jednostkach miejskich, ale też i inwestycje, też i finansowanie oświaty. Tylko na samą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 roku miasto musi wyasygnować dodatkowe prawie 10 milionów złotych. Obsługa długu miasta pochłonie kolejne 17 milionów złotych, a dopłata do zadań oświatowych aż ponad 70 milionów złotych. 10% wzrost podatku od nieruchomości zapewni dodatkowe 5 milionów złotych dochodu dla miasta, co nawet w części nie rekompensuje powyższych potrzeb. Ten zastrzyk ponad 5 milionów złotych jest bardzo ważny, żebyśmy nie musieli zaciągać kredytu. To wydaje się największym zagrożeniem, bo brak jakby tutaj podwyżki podatków od nieruchomości, podatków od środków transportu skutkowałby zaciąganiem kolejnych zobowiązań kredytowych miasta. A tego byśmy na pewno nie chcieli. I na pewno nie chcieliby mieszkańcy. Wciąż nierozstrzygnięta pozostaje kwestia, czy w Suwałkach powstanie kolejny żłobek. O jego losach mieli zadecydować suwalscy radni podczas ostatniej sesji, przyjmując w tej sprawie stanowisko. Na ich wniosek punkt został jednak zdjęty z obrad. Było stanowisko w sprawie lokalizacji czwartej siedziby żłobka miejskiego. Radni zdecydowali o tym, że chcieliby nad tym tematem jeszcze popracować, jeszcze rozważyć lokalizacje, które jakoś tam się pojawiają i też pojawiła się taka propozycja jednej z lokalizacji. Pierwotnie żłobek miał znaleźć się w budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ulicy Nowomiejskiej. Wsłuchując się w apel Rady Pedagogicznej oraz rodziców dzieci korzystających z tej instytucji, by tego nie robić, Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk, zapowiedział odstąpienie od tego pomysłu. Do tego, żeby stworzyć żłobek miejski, potrzebne jest około 1000 metrów powierzchni na te 123 dzieci. Dodatkowo potrzebny jest teren zielony, na którym można by było urządzić plac zabaw i tereny rekreacyjne. A ze wstępnej analizy wynika, że budynków o takim charakterze miasto Suwałki nie posiada. Budowa zaś nowego obiektu nie wchodzi w grę, gdyż przyznana na to dotacja w wysokości ponad 5 milionów złotych nie jest wystarczająca, by zrealizować taką inwestycję. Radni Rady Miejskiej wejdą w skład roboczego zespołu, który wypracuje w tej sprawie ostateczne stanowisko. Władze miasta Suwałki zapraszają Suwalczan na obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenia zaplanowano na 2 dni. 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, zapraszamy wszystkich miłośników biegania, Nordic Walking, takiego rekreacyjnego też biegania dziecięcego, na Suwalski Bieg Niepodległości. Oficjalne obchody zaplanowano na sobotę. Rozpoczną się one w samo południe. Pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Tam będzie oczywiście wojsko, tak jak zwykle. Będą prezentacje, będzie złożenie kwiatów i o godzinie 17 specjalny koncert w Suwalskim Ośrodku Kultury.